Kolejne kilometry dla Wielkiej Orkiestry przejechane. Znowu prawie 400 OS-owych, trochę dojazdówek, także hulaliśmy. Dzisiaj dwa kapcie. Nawet chwilami już było fajne tempo, już była zabawa, już samochód płynął, już się odrywał, już zaczął być fajny. Wczoraj Marcin zrobił fenomenalną robotę. Po prostu moja szyja po prostu działała wszystko. Skręcałem głowę. Jaki byłem szczęśliwy, że można bez bólu zasuwać, że można wreszcie dodać gazu. Oczywiście tak się rozkręciliśmy, że dwa kapcie poszły. No ale tak to jest w tym sporcie, że trzeba cisnąć. Cieszę się, że jakiegoś tempa nabieramy, że zaczynamy jakoś tam jechać. Ale rzeczywiście to trudny rajd, niesamowicie trudny. Wszyscy to podkreślają. Dzisiaj Lepi, Sainz, w zasadzie walczący o zwycięstwo, szukali drogi tak długo. Łukasz też parę razy lekko się pomylił, także my tam tych za dużych strat nie zanotowaliśmy. Ale to jest naprawdę trudny rajd. Chwała, Franko. Dawaj, holo. Patrz, przeczytałem tu. Zobaczcie. W niemieckim zespole to jestem Krzysztof. Krzysztof Hołowczyc, ale mój kombinezon trafia do mnie z powrotem. Takie woreczki mamy, które właśnie dajemy i zaraz wszystko będzie czyste, rozwieszamy i jedziemy dalej. To są te miejsca, które mówią o potędze tego rajdu. Zobaczcie, jakie ilości helikopterów to obsługują, a jeszcze odcinek się nie skończył, więc na pewno jeden czy dwa, może nawet więcej, jest w powietrzu. To niesamowite. Piękne. No, Mike 3. Gdzie jest Mike 3? Mike 3 to jest ten, który nas ratował. Nie widzę go. To jest telewizyjne tylko są. Widzisz? Mike, czyli te ratownicze jeszcze nie wróciły. O, to jeszcze sporo helikopterów nie wylądowało. Tak. Także dzisiaj dzień się powoli kończy, a jutro zacznie się od nowa robota. Jutro będzie trudny dzień. No i dobrze, ja się cieszę. Ja wracam do żywych. Coraz bardziej mi się chce, coraz... Szkoda, że rajd się kończy. Nie. Powinien nie mieć takich przygód, jakie my mieliśmy. To był wyjątkowy rajd. Tak jak czasem mówimy z Łukaszem, że mamy szczęście, no tym razem było z tym różnie, ale nie ma co płakać. Tak. Jedziemy dalej, nie poddajemy się. Jak był ogień na tłoki, to teraz ogień w nogi, tak? W nogach. Tak jest. Polecimy. Nie, nie, dobry elektryk nie jest zły. W rowerze ten prunt się sprawdza. Nawet ja się pogodzę z elektrykiem. Trochę siedzonko za nisko, ale lecimy dalej.